Siemanko, Frysz Kokonat. Mandarynka, worek mandarynek znaleziony na skipie. Zaraz sobie zamciam. A to, co chcę wam tutaj przekazać, odejdę troszkę, żeby tak samochodów nie było słychać. To chcę wam przekazać w tym filmiku, to, że wszystko do nas wraca i że nie należy się przejmować czymś, że gdzieś czasem komuś dajemy coś za bardzo i nie należy się wkręcać w to, w ten taki dziwny program, że daje coś od siebie i w tej chwili akurat na przykład nie dostałem takiego i takiego wynagrodzenia za daną kwestię. Nie należy się tym w ogóle przejmować. Też szanować swój czas i wiedzieć, kiedy ktoś coś docenia i tak dalej. Wiedzieć, kiedy się robi dobrą robotę i kiedy ma to sens. Ale i nie da się wykorzystywać, to oczywiście. Ale nie należy się też martwić, że gdzieś za dużo coś włożyłem energii i wziąłem na przykład troszkę mniej za to niż mam na przykład w cenniku, tak? Taki prosty przykład. I czemu? Czemu się nie należy tym przejmować? Ponieważ to, co wysyłasz, to do ciebie wraca. Więc tak czy siak, do ciebie to w jakiś sposób wróci. I będą się pojawiać w twoim życiu sytuacje, na przykład, że jakoś dodatkowo wpadnie ci, nie wiem, 120 zł, tak jak dzisiaj mnie, przez to, że znaleźliśmy coś na ulicy, a dokładnie jak wiecie, segregujemy tutaj śmieci i znaleźliśmy miejsce, gdzie było mnóstwo puszek. Zebraliśmy to w chwilę, oddaliśmy to, mieszkamy niedaleko właśnie SORPy, czyli segregalni śmieci, oddaliśmy to i zarobiliśmy ponad 120 zł. Także to była chwila i akurat my tam szliśmy i zebraliśmy to wszystko do worka i oddaliśmy i pyk, 120 zł. I to jest niesamowite, jak to wszystko spływa, kiedy gdzieś na 120 zł musiałbym robić nie wiem ile godzin jako kelner, kiedyś w Polsce za 8 zł. Tak dzisiaj zebrałem chwilę z Madzią te puszki, oddaliśmy i dodatkowo 120 zł. Tutaj jeszcze jakieś zlecenia się cały czas pojawiają, także to jest niesamowite, kiedy dajesz od siebie, dajesz, pokażę pomarańczowy kolor, bo jest trochę blado, a fajnie jak będzie trochę kolorów w filmiku. Kiedy dajesz od siebie, dajesz te treści, dajesz pozytywną energię, miłość dla ludzi, uśmiech, po prostu uśmiech, widok rozkopanych włosów, który kogo może rozśmieszyć, ale niekoniecznie. Po prostu dawać fajne rzeczy ludziom i nie być przywiązanym, bo kiedyś pojawia spięcie, to jest spięcie i nie ma przepływu, a kiedy jest przepływ i wiesz, że to do ciebie wróci, możesz się po prostu spodziewać, jaka niespodzianka cię spotka w tym cudownym świecie codziennie. No, także lecimy z Madzią z fajnymi challenge'ami, dzisiaj odhaczyliśmy typowo cold bath, czyli zrobiliśmy sobie, nie mamy tutaj jakby naszego źródełka w Polsce, także nalaliśmy dzisiaj lodowatą wodę do wanny i zrobiliśmy sobie jeszcze miskę, wylaliśmy to na głowę, także polecam, jeżeli ktoś chce pomorsować, a nie ma do tego warunków, nie ma wymówek, lecicie z tym tematem, lejecie do wiaderka czy do czegokolwiek lodowatą wodę, zimną wodę, jakąkolwiek taką, żeby wprowadzała trochę w dyskomfort, trochę żeby to było lodowate i po prostu nalejcie sobie lodowatej wody do wanny. Możecie też dodać kostek lodu i też macie taką opcję, że możecie sobie pomorsować we własnym domu z taką super opcją. Polecam na maksa, trzymajcie się, 3-3-3, wszystkiego dobrego w tym pięknym dniu i ładujcie owoce, piąteczka.